Chyba się zaczyna poród, bo nasz kot od wczoraj nic nie jadł i wczoraj przez cały dzień i całą noc spędziła pod samochodem, w skrzynce spała, a proteczką przyszła i... No i leży jak ledwo żywa. Plus jeszcze kuleje na jedną rękę i nie wiemy, co się dzieje. To nie jest nasz kot. Strasznie słaba i cały czas śpi. Jak tam Kasia? Piszą coś w internecie? Okay, all right, cool. Thank you. See you later. Umówiliśmy właśnie weterynarza, znaczy ja mówiłam. Weterynarza, ponieważ z naszym kotkiem coś się złego dzieje. Myśleliśmy, bo po prostu zniknęła. 3 dni temu zniknęła i siedzi non stop pod autem. Myśleliśmy, że może czas na to, żeby się pojawiły małe kotki, ale wszystko wskazuje na to, że jest chora, bo kotki się nie pokazały, a ona czasami jak się pojawia tutaj, to kuleje na jedną łapkę. Jest taka bardzo osowiała, także udało nam się mówić lekarza, jedziemy, weterynarza, jedziemy z nią. Dobra, jak tutaj zwabimy kota? Jest tylko jedna możliwość. Jest, poruszył się. Usłyszała. Popatrzcie się, no nie może chodzić. Biedusia, chodź biedusio. No chodź, chodź. Fiola. Kiciołeczko, nie bój się. Transportera, więc bierzemy kota do takiej skrzynki. Spoko. Wydaje mi się, że taka skrzynka będzie spoko. Spoko. Tutaj się by krzywdy nie zrobi, zamkniemy ją z tym i damy, musimy kocyk dać do środka. Dobrze, tatusiu. Kot został na sam na parkingu. Będziemy się zapytać, czy możemy już go przynieść. Bo jesteśmy trochę przed czasem. A, no właśnie. Pierwszy raz chyba w życiu. Czemu? Bo zawsze się spóźniamy. A, no tak, często się spóźniamy. Zarejestrowaliśmy się, podaliśmy nasze dane, podaliśmy dane, numer telefonu i tak dalej. Pani się zapytała o imię kota i podaliśmy Violetta, bo tak ją ochrzcieliśmy. To, że ona może miała kiedyś inne imię, to już wiesz, nie nasz problem. No i powiedzieliśmy pani, że prawdopodobnie kot jest w ciąży, ona takie oczy zrobiła, nie wiem dlaczego. Ale no mamy jeszcze 10 minut poczekać i za 10 minut przyniesiemy kota. No i potem będziemy się badać. A już sprawdziłem cenę tutaj, to what's the color of the cat? Ja nie wiem, jaki to jest kolor tego kata. Brown? No to jest tak. Grayish brown? Three colors. Three colors, yes. Okay. A okazało się, bo na kempingu jest taka pani, która się tym kotem też opiekuje i ona nazywa tego kota Minet. To jest francuska. Tak, to jest francuska. Ta pani jest francuską. Ojejku. Biedna. No już. Już kocie, już. Opowiem wam, co się wydarzyło. Poszliśmy do weterynarza, pani ją przyjęła, pogłaskała, zbadała. Powiedziała, że nie wie, co się dzieje z tą nogą. Prawdopodobnie coś ją ugryzło albo się uderzyła. Nie jest ta noga na pewno złamana. Kot na pewno cierpiał i bardzo ją bolało, ponieważ no, te symptomy to, że ona tam długo spała i się nie chciała jeść, no to ewidentnie było po prostu z boleści. Miała coś z zębami. Coś się tam dzieje z zębami, więc dostała antybiotyk na zęby i przez to też jej oczy ropiały. I miała katar. I to choć ta pani powiedziała, że to prawdopodobnie od tych zębów, więc kupiliśmy jej antybiotyk, dostała zastrzyk. Dostała też jeszcze jakieś lekarstwo, które musimy podawać jej codziennie przez najbliższe 4 dni. Ale pani nie stwierdziła, czy kot jest w ciąży. Wybadała, wymacała, powiedziała, że ona nie wie. Dla niej to żadnych dowodów nie ma. Trzeba byłoby iść na rentgen. Ale powiedziała nam natomiast, że możemy się zgłosić do Kansilu, czyli do Urzędu Miasta tutaj tego rejonu i oni mają w programie
kastrowanie kotów, czy pozbawianie ich możliwości mięcia dzieci i chipowanie, i to jest w ramach podatku, płaci się chyba tylko 30 euro, a oni zrobią cały ten pakiet za 150, więc chyba to zrobimy, a dzisiaj zapłaciliśmy 45 euro za tą wizytę, więc kurde, strasznie sporo, strasznie dużo. No ale kot potrzebował pomocy, ale była taka grzeczna, słuchajcie, była taka grzeczna, w ogóle nie drapnęła, nie uciekała, po prostu leżała i poddała się całkowicie tej pani. Chyba wiedziała, że tam ta pani dobrze robi. Właśnie dzwoniła pani z weterynarz i rozmawiała ze swoją szefową i jej szefowa zgodziła się operować naszą kociołkę, naszą Violettę za darmo. Znaczy powiedziała, że za donację mamy tam po prostu... Donacja to jest jak po polsku? Za datek po prostu, jakąś ofiarę złożymy dowolną, ponieważ taka operacja kosztuje 100 euro plus jeszcze 20 za coś tam i 30 za coś tam, pewnie to ubranko. Wychodziłoby 150 euro, a pani powiedziała, żebyśmy jej tam dali co łaska, o co łaska. Więc i umówiliśmy się, ona mówi, przyjedźcie jutro. Ja mówię, na jutro, jak to się antybiotyk dostała, więc jak jutro? No i przenieśliśmy to za 4 dni i za 4 dni o 10.30 kot nasz będzie miał operację. Jaką? I operacja będzie pozbawienia jej możliwości posiadania przyszłości dzieci, czyli sterylizacja. Mamy kolejny piękny dzień w Portugalii. Przed chwileczką wstaliśmy, a wstaliśmy wcześniej, ponieważ dzisiaj mamy umówioną wizytę u pani weterynarz, więc teraz jedziemy do niej, do kliniki, żeby zrobiła operację. Kot od wczoraj nic nie jadł, miałczy i jest, no jest głodna, ewidentnie. Ale to jest dla jej dobra, więc kocie, pakujemy się i jedziemy. Zostawiliśmy naszego kota w ośrodku, pani przełożyła go do innej klatki i powiedziała, żebyśmy przyjechali po czwartej, około czwarta, piąta, szósta, więc przyjedziemy tam wieczorem i go odbierzemy, bo kotek będzie chyba pod narkozą, lubią się obudzić, także cały ciężki dzień bez kota. Ja tylko powiem, że aż mi smutno, bo kota musieliśmy zostawić, poprzednio razem jak sterylizowaliśmy kota, to byliśmy cały czas w ośrodku i pani dosyć, chociaż może źle pamiętam, w każdym razie jest mi smutno, że ona tam sama została, a pani weterynarz nam bardzo, bardzo nas zachęca do zabrania jej, także z pierwszym głosem, który stanowczo mówi, żeby ją zabrać. No i nie wiemy teraz, zastanawiamy się, co robić. Nie, Łukasz? Ciężka decyzja. Bardzo ciężka. Dzisiaj jest czwartek, jedziemy na strzelnicę, bo właśnie w czwartki, w soboty strzelnica jest otwarta. Jedziemy troszkę rozładować nasze emocje, a właśnie jak ostatnio przeglądaliśmy Wings Experience apkę, znaleźliśmy takie coś. I jest to w fajnej cenie, 20 euro za dwie osoby, także jedziemy troszeczkę się rozerwać. Zaczyna się Fight Club. O, to ciężkie. Ale trzymaj. Środek? Well done! Zobaczcie mój pierwszy raz.
I ósemeczka, proszę bardzo. I teraz zrobię cztery, strzeliłem sobie pierwszą taką rozpoznową. Tak. A teraz mam wystrzelić cztery kule. Cztery śruty. Później będę kolejną. Potem będziesz sumował te punkty. Mamy pierwszą moją przestrzeloną tarczę. Jak się strzela, są czasem tutaj 5 zł i masz ileś tam możliwości strzelenia w puszkę, nie ma szans po prostu tam strzelić, bo to jest tak ten celownik rozstrojony. Bardzo precyzyjny jest ten celownik i no i można strzelić, kurczę, no prawie w środek. Jeśli się umie utrzymać broń. Tak, no bo to jednak jest nie to lata, no. Lata to trochę. Lata, no. No ale fajne, w kręcelce. No, jest ten, a na ambicje wyjeżdża. Moja tata urodzenia, jej! 11 dla Kasi, 39 dla Łukasza. Ukryj tę radość. Nie potrafię. Na sali pojawiła się jedna dziewczyna, która pretenduje do bycia jakąś mistrzynią. A zaraz obok poszła Kaśka i Kaśka strzela 3 razy mil lepiej niż celnie poprzednio, więc chyba rywalizacja między tymi dwoma paniami się pojawiła. Widzę, że Kaśka strzela 10. Panie, bo tu w ogóle wszyscy się znają, mają taką małą społeczność, także wszyscy ci, którzy tak przyjeżdżają regularnie, no znają się między sobą, rozmawiają, uśmiechają się, także jest bardzo, bardzo przyjemna atmosfera. Pan, który tym wszystkim zarządza, jest mega miły, mega wyrozumiały, pokazuje nam wszystko, tłumaczy cierpliwie, także super atmosfera tutaj panuje, bardzo nam się podoba. Koniec strzelania, przyszedł czas na czyszczenie, włożyliśmy specjalną taką żyłkę. Jak podczas przenoszenia się tak zabezpiecza, a teraz idziemy czyścić lufę. So you see how fast. So here you have the oil and then you do the metal. Yeah? You have to oliwimy teraz, słuchajcie, pędzelkiem. Oliwimy to. Metalowe części. Metalowe części. Tak po prostu. Okay. Close the barrel. Close the barrel. And now with the other. No. With the other. Mm-hmm. This one? Or the big one? The big one, yeah. Uh-huh. Everything? Yeah. Brigada. Chowasz. Pokaż to. Mm-hmm. No i moi drodzy, szafa. Po zabawie. Dziękuję. Dobranoc. Przyjechaliśmy po kota, idziemy go odebrać. Mam nadzieję, że dali mu coś do jedzenia, bo jak nie, to znaczy, że nie ja całą dobę, biedny kot! To damy mu dużo więcej, damy mu ponad to. Już mamy paszeczki. Nafaszerujemy kota dobrą karmą. Dobra, idziemy po kotka. Pani powiedziała, że bardzo lubi naszą skrzynkę. Bardzo się jej podoba. Ale nie chciała jej zatrzymać. Biedny kot! Szczęśliwy! Co się dzieje, Kasia? No więc kot został zoperowany, nie była w ciąży, czy tam nie była okocona w tym momencie, natomiast ma za sobą już wiele kotów, już wiele razy była mamą, no i dobrze, że to się stało, bo już nie będzie. Zobaczcie, kto tu leży. Violetta. Więc tak, kociołeczka idzie tutaj.
kota. O Jezu, rzeczywiście, biedna, malutka. Moje kotka.